Hejka, ja jestem Klaudia i dzisiaj zapraszam Was do pierwszego Holi Vloga na moim kanale i dzisiaj razem z moją siostrą będziemy jechać do fryzjera. Hej, witam Was w pierwszym Holi Vlogu na moim kanale, już Wam to mówiłam wcześniej. Ale zapomniałam powiedzieć, jaka jest dzisiaj data, bo dzisiaj jest już 1 lipca i ja właśnie stoję przed fryzjerem, zaraz tam będziemy wchodzić i obetnę sobie włosy chyba gdzieś mniej więcej dotąd, tak myślę, że do barków sobie obetnę. Mi włosy rosną naprawdę szybko, bo ja niecały rok temu obcięłam sobie tak mniej więcej dotąd, sobie obcięłam i tyle mi urosło w niecały rok, więc ja myślę, że to całkiem sporo, dlatego nie boję się, ja się w ogóle nie boję obcinać, bo no, włosy odrosną, a mi to w szczególności naprawdę bardzo szybko. Moi drodzy, a gdy wrócę do domu, muszę Wam pokazać książkę, którą przeczytałam, bo ja nie czytałam w ogóle książek przez długi czas i teraz się zdecydowałam, przeczytałam książkę Wyspę X od Marysi Krasowskiej, spodobało mi się i teraz czytam jej następne książki i Wam w domu ją pokażę i więcej o niej opowiem. Wyszłam już z fryzjera, od fryzjera mam już moje krótkie włoski, fajne, bardzo mi się podobają. Wiktoria też sobie ścięła, ale ja mam chyba krótsze. Wydaje mi się, że ja mam krótsze i wyszłyśmy teraz z naszymi zwierzaczkami kochanymi na dwór. Chyba nie ma vloga bez szczureków, bo to są po prostu nasze cuda świata. Takie psy, ala! Szczurze psy! No, zachowują się naprawdę jak pieski. Dlatego z nimi wychodzimy na dwór i puszczamy czasem po ziemi. Są takie urocze, patrzcie, jak ja go kocham. Wiedzą nawet, gdzie mamy nasze mieszkanko. Wiedzą, dobrze, prawda? A moja siostra ma ze sobą swojego szczura, czyli Kolyka, który się schował pod koszulką. I my teraz idziemy po lody i się spotkamy, gdy będziemy miały nasze lody. A tutaj schował się nasz Kolyk, kochany drugi szczurek. To bym w ogóle miałam dograć wcześniej, kiedy jadłam te lody, ale już się nie mogłam doczekać, chciałam już zjeść, one są takie naprawdę bardzo dobre. A poza tym nie chciałam, żeby mi się roztopiły. I jeśli chodzi o te lody, to
One są z kłosa i ja je naprawdę uwielbiam, bo one są takie duże, to zawsze dają takie, takie gałki, nie takie malutkie, tylko właśnie takie serio porządne dają te gałki, więc tak jakby tam ja jednogałkowego loda zjadłam mniej więcej w tym samym czasie, co dwugałkowego loda od jakiejśkolwiek innej firmy, więc super. I ja miałam lody śmietankowe i kaszę mannę z malinami. Bardzo dobry jest ten smak. Powiem po prostu, że uwielbiam go. I mimo, że moim ulubionym smakiem jest czekolada i za każdym razem, gdy widzę czekoladowe lody, zawsze biorę czekoladowe i jeszcze z żadnym innym smakiem nie miałam czegoś takiego, że gdy go widziałam, to od razu już wybrałam bez zastanowienia, a ten właśnie mnie tak urzekł i też po prostu widzę, o, kasza manna z malinami, to trzeba wziąć. A moja siostra sobie wzięła tiramisu i śmietankę i no, smakowało mi i mnie i Wiktorii, więc super. A teraz wam opowiem jeszcze o tej książce, ale pokażę wam w sumie trzy, jakie mam, od Marysi Krasowskiej. Wzięłam sobie cztery, to nie jest od Marysi Krasowskiej, ona jest od Anety Jadowskiej, Trup na plaży i inne sekrety rodzinne. O nie, proszę, urodził mi się tutaj ten biały napis. Bo trzymałam go jakby za tą książką i chyba mi się urodziło. Ja jej jeszcze nie czytałam, będę ją czytać i jak ją przeczytałam, to na pewno o niej opowiem. I teraz uwaga, Klaudia poleca. Przeczytałam, najpierw zacznijmy może od tej książki. To już przeczytałam, Wyspa X, i mi się bardzo podobała. Była ona o trójce dzieci, które wylądowała na bezludnej wyspie. Najpierw była ona taka trochę bardziej przygodowa i ja myślałam, że to będzie ogólnie, myślałam w ogóle, że to będzie książka przygodowa po tam pierwszych, załóżmy, czterech rozdziałach, ale potem ona była o magii. I więcej ja chyba zdradzać nie będę, powiem tylko, że oni wylądowali na bezludnej wyspie i tam musieli się nauczyć magii. Potem tutaj druga część tej samej książki, którą będę czytać, Na tropie magii. Ona jest już grubsza, możecie sobie właśnie zobaczyć, że ta druga Na tropie magii jest grubsza. I mam zamiar właśnie tę czytać, bo ta książka Wyspa X naprawdę mnie bardzo urzekła i bardzo mi się podobała. I tutaj ostatnia książka też od Marysi Krasowskiej. Banda niematerialnych szaleńców też mi się podoba, ale no myślę, że tej serii Wyspa X i Na tropie magii, której jeszcze nie czytałam, ale na pewno będzie fajna, to po prostu nic nie przebija. Koniecznie wpadajcie na mojego Instagrama, bo tam jest właśnie zdjęcie z tą książką, z Wyspą X, które mi polajkowała i skomentowała Marysia Krasowska. I byłam wtedy taka zachwycona. A o tej książce opowiem wam, gdy ją przeczytałam w następnych Holi Vlogach. Jakby się ktoś zastanawiał, skąd ta nazwa, te Holi Vlogi, to po prostu mi się tak skojarzyło, że jak są vlog masy, czyli od Christmas, to ja właśnie mi się tak skojarzyło, że Holi Vlogi będą od Holidays i takie właśnie sobie nazwałam. Nie ma chyba takiej nazwy oficjalnie, że w sensie, że dużo osób tak nagrywa takie Holi Vlogi, więc tak jakby ja to sobie sama nazwałam, więc tego tłumaczę, jakby się ktoś zastanawiał. Teraz będę czytała Bandę niematerialnych szaleńców, którą już dzisiaj czytałam trochę, ale będę ją sobie jeszcze chwilę czytać, bo jest ona dość długa, a chciałabym ją szybko skończyć, bo chciałabym wiedzieć, co będzie dalej i jak to się skończy, dlatego ja się biorę do czytania. Już bym zapomniała powiedzieć wam o jednej z ważniejszych rzeczy, dzięki której rozpoczęłam tak właściwie te moje wakacyjne vlogi oficjalnie,
czyli o moim świadectwie. Odebrałam go wczoraj i wczoraj tak oficjalnie już zaczęły się moje wakacje, bo już miałam samo świadectwo i nie wiem, wy, niektórzy z was odebrali już dawno, dawno, znaczy nie tak dawno, ale ogólnie wcześniej, ale u nas w szkole było tak, że jakby ósme odbierały w piątek, potem siódme, czyli ja w poniedziałek, potem szóste we wtorek, czyli dzisiaj i tak dalej. I mam swoje świadectwo, jak widzicie, ja mam na niej pas, czerwony pasek. Udało mi się, mimo że mam najniższą średnią jak do tej pory, bo co roku, czwarta, piąta, szósta klasa miałam średnią 5,08, teraz mam średnią 4,80, coś koło tego. I przeczytam wam moje oceny. Zachowanie mam wzorowe. Na religię nie chodziłam. Powiem tak. Polski bardzo dobry, angielski bardzo dobry, niemiecki dobry, muzyka celujący, plastyka bardzo dobry, historia celujący, geografia dobry, biologia dobry, chemia dobry, fizyka dobry, matematyka bardzo dobry, informatyka bardzo dobry i wychowanie fizyczne celujący. Ja jestem całkiem zadowolona z moich ocen, bo mi bardzo zależało, żeby mieć pasek. Pamiętajcie, że średnie to nie jest wszystko, ale jeżeli wam ma być z tym lepiej, że macie pasek, to tyle możecie się o niego starać i starajcie się o niego, jeśli wam z tym będzie lepiej, bo wszyscy zawsze mówią, że nie powinno się starać o pasek, jeżeli ci trochę brakuje, to trudno, i tak masz dobrą średnią, nikt w przyszłości na to nie będzie patrzył. Ale jeżeli od tego ma zależeć to, czy wy będziecie z siebie dumni, to jak dla mnie możecie się o ten pasek starać, bo ja właśnie tak zrobiłam. Mi zależało na tym, dlatego starałam się o ten pasek i jestem z siebie zadowolona, że go mam, że mi się go udało zdobyć. Chciałam wam tylko powiedzieć, że jeżeli wy jesteście ze swojej średniej zadowoleni, to każda średnia jest dobra. Możecie się pochwalić w komentarzu, jaką macie średnią, i nawet gdybyście mieli na przykład średnią 3,5, a wy stwierdziliście, że, a wy myślicie, że to naprawdę było, że to jest wszystko, na co was było stać, i że i tak się bardzo postaraliście, to jest to dobra średnia. Ja właśnie idę na trening, który mam na godzinę 20:30 i kończę o godzinie 21:30, więc po tym już pewnie nie będę miała czasu się z wami pożegnać, dlatego chciałabym to zrobić teraz. Wpadajcie na mojego Instagrama, na mój drugi kanał. Nie mogę tego zwinąć, bo trzymam w ręce mój strój, bo mi się wylała woda i muszę go trzymać w ręce, bo nie chcę, żeby mi zamógł. I pa, pa!